jedna karta wstępu, a w niej aż 7 lokalizacji w samym tylko Poznaniu. Basen, siłownia, fitness, spinning, a teraz także i Centrum Sportu Walki. W Łap Formę zapraszam Was do nowo otwartej fabryki formy w Finepolis. Rozszerzyliśmy ofertę zajęć grupowych, jeżeli chodzi o zajęcia grupowe na strefie Fight. Odbywają się zajęcia tutaj z boksu oraz kickboxingu. Jest to nowa oferta zajęć grupowych, jeżeli chodzi o sporty walki. Dodatkowo otworzyliśmy nową salę Fight, na której odbywają się zajęcia w tak zwanym parterze. Zajęcia z BJJ oraz MMA. Poszerzyliśmy strefę wolnych ciężarów, poszerzyliśmy strefę funkcjonalną, także poszerzyliśmy przestrzeń tego klubu. I siłą rzeczy jesteśmy największym klubem fitness i klubem fabryki formy aktualnie w Poznaniu. A śmiem twierdzić, że nawet w Wielkopolsce. Kolejny klub, początek kwietnia otwieramy Serbską, Tesco Serbska, tak możemy powiedzieć, bo to zbliży bardziej okolice, w której jesteśmy. ...1800 metrów powierzchni, bardzo fajny klub. Zaczęliśmy w tej chwili przedsprzedaż online. Od 85 zł zaczęła się cena przedsprzedażowa. Oprócz online'u, który jest już w tej chwili aktywny, sprzedajemy też w samym Tesco. Jest tam boks przedsprzedażowy. Jeśli ktoś ma ochotę zadać jakieś pytania dodatkowe, zapraszamy do tego miejsca. Jesteśmy tam codziennie od 10 do 19. Co nas czeka? Na pewno duża strefa funkcjonalna z ogromną klatką do treningu crossowego, nawet 8-stanowiskową. Na pewno duża strefa wolnych ciężarów. Z takich nowości, jeżeli chodzi o kwestie tego klubu, jeżeli chodzi w ogóle o fabrykę formy w Poznaniu, to będą nowości technologiczne, ponieważ zamówiliśmy i w swojej ofercie będziemy mieli strefę cardio z panelami dotykowymi, gdzie można będzie połączyć ze swoim telefonem komórkowym, zrobić projekcję ekranu, korzystać z takich aplikacji jak YouTube, media społecznościowe czy Netflix. Także myślę, że jest to jakby pójście z duchem czasu, jeżeli chodzi właśnie o te oferty technologiczne, które daje nam aktualnie sprzęt fitness. Rozwijamy się. Serbska będzie 8. klubem, który otworzymy w Poznaniu. Natomiast na pewno w tym roku otworzymy przynajmniej jedną lokalizację. Mogę zdradzić, że prowadzimy rozmowy w okolicach Grunwaldu na kolejną naszą fabrykę formy. W ramach karnetu tak naprawdę do dyspozycji nasi klienci mają wszystko. Pomoc trenerską, zajęcia grupowe, wszelakiego typu. Są kluby jakby wyspecjalizowane w strefach fight, takie jak na przykład Finepolis, ale również ruszamy w pozostałych naszych klubach, zaczynamy rozbudowywać takie strefy fighterskie po to, aby zajęcia z boksu były możliwe jakby do prowadzenia też w innych klubach. Są zajęcia wzmacniające, zajęcia wyciszające, wszystko tego, czego człowiek zapragnie, zajęcia na rowerach oczywiście. Jest basen w Poznaniu, dysponujemy tam zajęciami aqua. Dla każdego coś dobrego. Decydując się na karnet fabryki formy, otrzymujemy także pomoc trenera personalnego. Jak najbardziej bardzo ważna rzecz. Szczególnie dla osób początkujących. Kiedy chcemy zacząć, warto zawsze skorzystać z porady kogoś, kto jest wykwalifikowany w danej dziedzinie. Przede wszystkim na pewno będzie to bardziej efektywne niż działanie w pojedynkę, troszeczkę po omacku. Trener skupi się na efekcie i pozwoli nam go osiągnąć.
teraz jest duża moda na trening funkcjonalny, gdzieś też do głosu dochodzą sporty walki, że ten trening funkcjonalny na pewno robi robotę. A jeżeli chcemy mocniej kształtować sylwetkę, czyli taki bardziej bodybuilding, kształtowanie muskulatury, no to zdecydowanie trening siłowy bardziej już zahaczamy o maszyny, o hantle, sztangi. Trener zawsze pyta o jakieś tam priorytety, natomiast no, staramy się rozwijać to ciało holistycznie. Także ważny jest ogólny rozwój, a oczywiście uwzględniamy to, co Ciebie najbardziej interesuje. Na początku polecałbym kilka konkretnych spotkań z trenerem i w ten czas, jeżeli poczujemy się już pewniej, te spotkania mogą mieć troszeczkę mniejszą częstotliwość. Chyba też, że tutaj działa jeszcze aspekt jakiś motywujący, motywacyjny i tak dalej. W ten czas no, tego trenera potrzebujemy częściej. Fabryka Formy obala mity i udowadnia, że boks nie jest sportem tylko dla mężczyzn. Trzeba mieć tylko chęci. Każdy może zaczynać. Każdy kiedyś zaczynał, nawet Mike Tyson. Chęci, wiarę w siebie, zaparcie. Kobiety jak najbardziej. Kobiety bardzo dobrze podchodzą do tego technicznie. Szybciej łapią niż faceci, chociaż mają mniej siły, mniej wytrzymałości, chociaż bardzo dobrze technicznie to wszystko wykonują. Jest naprawdę ogromny potencjał w kobietach. Dobrze jak kobiety trenują z chłopakami, bo wtedy mają więcej możliwości uderzenia, mogą bardziej się wyżyć. Chłopaki tylko się bronią, a kobiety biją, więc wtedy jest weselej, jest lepiej. Rękawice na początku nie są potrzebne. Bardzo dużo kładziemy nakładu na poruszanie się na nogach. Trzeba podejść, żeby kogoś uderzyć. Trzeba zrobić unik. Dużo pracy właśnie z koordynacją, dużo rozgrzewka jest potrzebna, dobrze rozciągnięcie, dobrze balans tułowia. Wszystko składa się na późniejsze etapy, kiedy dochodzi do sparingu, do już kontaktu takiego fizycznego. Rozwija się no, przede wszystkim pewność siebie i też jeżeli komuś się wydaje, że przyjdzie na boks i on zaraz będzie rozrabiał, gdzieś bił się, to wcale to nie jest. Znam wiele osób, zresztą sam wiem po sobie, ja trenuję od 13 roku życia, już 20 parę lat. Ma się więcej pokory do ludzi, więcej szacunku dla ludzi. Przez tą godzinę treningu jesteśmy wyłączeni. Dziewczyny zapominają kompletnie o jakichś problemach, troskach. Świat się zamknął w jednej godzinie, w godzinie boksu i wychodzą wszyscy zadowoleni. Treningów bokserskich szukajcie w grafiku zajęć Fabryki Formy w Kinepolis. Do zobaczenia.